Liczby.pl. Jesteśmy bezpieczni. High League 4 dobiegł końca, walka wieczoru, Lexi, zwycięska, rewanż poszedł tak jak sobie chyba wyśniłaś, co? Tak, przede wszystkim wygrałam, więc nie mogę nic narzekać, no. Lexi, powiedz mi, na pewno długo ci siedział ten pojedynek, ta porażka. Strzelam, że presja też przed tym pojedynkiem była spora, co? Tak. O dziwo, w twojej głowie. O dziwo, to była moja trzecia walka, ale do żadnej walki nie miałam takiego podejścia. Byłam tak zestresowana w hotelu i w szatni, że ja płakałam w szatni, siedziałam i płakałam. Potem jak już był czas na rozgrzewkę i wyjście, to sobie myślę, Lexi, masz 9 minut, rób co możesz, nie chcesz przegrać drugi raz, daj z siebie ile możesz i żebym nie miała sobie nic do zarzucenia po walce. Oczywiście tam jakieś błędy były, dużo błędów, ale wygrana jest, więc cieszę się bardzo, nie mogę naprawdę nie o co powiedzieć. Uśmiech jest na twarzy, najważniejsze, Lexi. Wydaje się, że kluczem w tym pojedynku były nogi, kopnięcia. Ty bardzo ładnie trzymałaś dystans, dystansowałaś tymi po prostu frontami na talię i wykorzystałaś właśnie swoje warunki fizyczne. Tak, no klucz, w sensie to, co najbardziej ja chciałam zrobić w tej walce, to jest dobrą obronę przed obaleniami. Wiedziałam, że jak sprowadzi mnie do parteru, to będzie ciężko, więc chciałam bardzo w stójce utrzymać i dobrze, że się udało. W ostatniej rundzie obaliła, ale i tak udało się, więc... Słuchaj, czułaś, że prowadzisz ten pojedynek od początku do końca? Czułam, że pierwsze dwie rundy były moje i mój błąd przy trzeciej, sam się dobra, Lexi, masz dwie rundy, trzecia, nie da się znokautować, więc troszeczkę popuściłam i to był mój błąd i wtedy ona właśnie mnie obaliła, więc teraz wiem, że trzy rundy trzeba, znaczy ja to wiedziałam, ale po prostu w walce nie da się opisać tych emocji, sam się, dobra, dwie rundy moje, dobra, lecimy, wszystko się tak szybko działo, zapomniałam pytania, ale... No. Okej, okay, nie mam problemu. Lexi, gdybyś miała porównać smak zwycięstwa wtedy, kiedy zwyciężałaś z Fagatą, a teraz, kiedy zwyciężyłaś z Natsu, jak to porównasz? Z Fagatą było całkiem inaczej. Z Fagatą to zwycięstwo smakowało lepiej, bo to było moje pierwsze zwycięstwo. Ja w ogóle... Psycha mi siadła przed tą walką. Ja wchodziłam do oktagonu z myślą, przegrasz to. Więc w momencie, kiedy mi się udało w pierwszej rundzie, to po prostu... nieopisywalne uczucie. W tej walce byłam spokojniejsza, liczyłam na tą wygraną. Byłam pewna siebie, byłam pewna, że zrobiłam progres i chciałam po prostu to pokazać. Udało się, dziękuję Panu Bogu, bez omatku. Ja się tak modliłam przed tą walką. Oddałam to wszystko w ręce Pana Jezusa i no nie wiem, nawet no, super, naprawdę, cieszę się, dziękuję. Lexi, powiedz mi, przygotowania do tego pojedynku, teraz możesz powiedzieć już tak otwarcie, przebiegły tak jak sobie wymarzyłaś, były jakieś problemy, były jakieś kontuzje, jak to wyglądało? Było jedno z kolanem, kolano mi wyskoczyło, rzepka, ale to szybko tam postawiliśmy do pionu, nie wiem czy tak można powiedzieć. O, to wszystko można, jak się wygrywa. Jeśli chodzi o przygotowania, to bez Patrycji Wiej ani rusz. Patrycja była moją sparring partnerką, wszystko mi pomagała, wchodziła mi w nogi, Patrycja zajebiście obala. Więc dziękuję bardzo, Patrycja, jeśli to oglądasz. Mam nadzieję, że kiedyś ci się odwdzięczę przy twojej walce. A przygotowania przebiegły chyba pomyślnie, Adam, nie? Adam jest. Jeśli Adam masz ochotę, to zapraszam na chwilę, byś skomentował. Tak? Adam się wstydzi. Tak. A przecież Adam to jest bestia medialna. No wiem, ale on się wstydzi pokazywać on camera ze mną. Chcesz? A. Tak? Wow. Jest, mamy go. Cześć, siema. Może chodź, albo dobra, tutaj. Adam. Ja wiesz, tutaj odmawiałem tak? Ten wywiadu, więc nie chciałem jakoś tak. A, okej. Okay. Przepraszam, ale no to... tu uciekamy od razu. To jest, tak, moje ostatnie pytanie. Czy Lexi zrealizowała ten plan, który ty jej założyłeś w 100% i czy, jak bardzo jesteś dumny, no bo na pewno jesteś dumny ze swojej podopiecznej. Słuchaj, plan zaokładaliśmy z Arbim. Z pomocą Andzora, więc plan był bardzo mocny. Z takim sztabem myślę, że plan można ustalić na każdą walkę. No i był zrealizowany w 100%, oprócz trzeciej rundzie. Jakie 100%? W trzeciej rundzie. My chcieliśmy, przyznam, że my chcieliśmy znokautować albo lewy, prawy, high. Wiesz, że lewy, prawy i prawy high kick. Wszedł raz high kick, ale nie udało się. Lewy, prawy i lewy mid-head był przygotowany. I oczywiście prawa ręka na kontrze. Też myśmy tak, bardzo się... Było, ale bardziej, wiesz, tak knokautujące. I raz trafiła prawym, pamiętam, i na co się zachwiała. Więc, wiesz, plan był wykonany dobrze, tylko ona w trzeciej rundzie trochę się tam pomyślała, że dwie rundy wygrała, mogę odpocząć, wiesz, troszeczkę dała... Już tak nie zrobię. Słuchaj,
No właśnie, my wiemy, że te werdykty czasami bywają różne. Niby się wydaje, że się wygrywa dwie rundy. Jak to wyglądało u Ciebie przed werdyktem? Ty byłeś pewien na 100%, że ten werdykt pójdzie na Waszą korzyść? Tak, oczywiście. Co to? Tutaj nie było chyba w ogóle ten wątpliwości, że werdykt pójdzie. Ja rozumiem, jakby wiesz, była zadziorna walka. Była zadziorna, tylko w sensie wyrównana walka w pierwszej rundzie, czy w drugiej jakby była. To wtedy myślał tak, kto wygrał. Ona wygrała, trzecią rundę zabrała przez to obalenie i kontrolę troszeczkę. Nie było ciosów, więc to też wiesz, tak można, nie wiem, ale stójce i tak my wygrywaliśmy w trzeciej rundzie. No i oczywiście pierwsza, druga była na naszą korzyść, 100%, nawet może, nie, 10-8 myślę, nie, ale była po naszej stronie. Ja byłem, wiesz, pewien, że wygraliśmy. Lexi, ostatnie moje pytanie. Dziękuję bardzo. A no właśnie, tutaj jest Denis. Nasz Denis. Lexi, kiedy powrót na matę, kiedy powrót tutaj pod skrzydła Adama? Na razie... Na pewno nie do mojej walki. A, no tak, bo ty... A, nie możemy nic mówić. Ja tutaj, żebym się nic nie wygadał. Kiedy powrót? Myślę, że tak, nie wiem, z 2-3 tygodnie odpocznę sobie, najem się fast foodów i wszystkiego, na co mam ochotę. McDonald's będzie co grane. Tak, jedziemy teraz do Maka, nie Adam? Ja nie mogę, więc Adam. Jechać czy nie? Słuchaj, należy jej się, stary. Za taką walkę wieczoru wygraną należy jej się. No dobra. No, przynajmniej jakoś ten wody się napijesz. Ale ty stawiasz, tak? Tak. Słuchajcie, dziękuję mu bardzo, Lexi. Gratulacje. Dziękuję. Trzymaj się, Adaś.